Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Zofia z Krakowa. Tematem drugiej lekcji biblijnej są narody zjednoczone w proroctwie w oparciu o wykład seminaryjny Księgi Daniela. Pan Bóg przepowiada przyszłość. Jest Bóg na niebie, który objawia tajemnice, a On ukazał królowi Nabuchodonozorowi, co ma być podobnych dni. Daniela, rozdział 2, werset 28. Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoją sługom, swoim prorokom. Amos, rozdział 3, werset 7. Teraz ci wam powiadam, przedtem nim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jest. Jana, rozdział 13, werset 19. Co ma przyjść? Jaka będzie przyszłość naszego świata? W drugim rozdziale proroctwa Danielowego znajdujemy zadziwiającą przepowiednię we śnie, jaki Bóg dał babilońskiemu królowi Nabuchodonozorowi. Ten sen dany był przez Boga w tym celu, by pokazać temu potężnemu dyktatorowi, że to Bóg ustanawia królów i detronizuje ich, że Bóg kieruje sprawami ludzkimi i świata. Ten sen dany jest również dla naszej nauki, byśmy poznali, że proroctwo jest już z góry napisaną historią, która opisuje przyszłe wydarzenia na setki lat przed ich wypełnieniem i że tylko Bóg sam zna dokładnie szczegóły przyszłych wydarzeń. Prawdziwe proroctwo ma swe źródło u Boga i tak się wypełnia, jak Bóg przepowiedział. Nabuchodonozor marzył o zjednoczonym świecie i wierzył w połączenie Kościoła z państwem. Tym państwem miał być Babilon, a tym kościołem miało być pogaństwo babilońskie. Jaki rozczarowany musiał być, kiedy mu prorok Daniel powiedział, że jego dobry i solidny rząd miał być obalony. Daniel wyłożył mu nie tylko sen, ale nawet powiedział, co się Nabuchodonozorowi śniło i o czym myślał, nim zasnął. Tyś, królu, widział, a oto obraz wielki stał przeciwko tobie, który na wejrzeniu był straszny. Tego obrazu głowa była ze złota szczerego, piersi i ramiona jego ze srebra, brzuch jego i biodra jego z miedzi, golenie jego z żelaza, nogi jego częścią żelaza, a częścią z gliny. Patrzyłeś na to, aż odcięty był kamień, który nie bywał w ręku, a uderzył ten obraz z nogi jego żelazne i gliniane i skruszył je. Wtedy się skruszyło z połem żelazo, glina, miedź, srebro, złoto, a było to wszystko jak plewy na bojowisku w lecie i rozniósł to wiatr tak, że ich na żadnym miejscu nie znaleziono. A kamień on, który uderzył w obraz, stał się górą wielką i napełnił wszystką ziemię. Daniela, rozdział 2, werset 31 do 35. Taki był sen. Teraz zobaczymy, co znaczył i jak się wszystko wypełniło. Proroctwo. Tego obrazu głowa była ze złota szczerego. Tyś, królu, królem królów, bo tobie Bóg niebieski królestwo, moc, potęgę i sławę dał. Tyś jest głową złotą. Daniela, rozdział 2, werset 31, 32, 37, 28. Wypełnienie. Złoty Babilon był jednym z najsilniejszych miast obronnych w historii. Był wielki i niezdobyty. Istniał od 606 roku do 538 roku przed Chrystusem. Według proroctwa Babilon miał runąć. Proroctwo. Piersi jego i ramiona ze srebra, ale po tobie powstanie królestwo inne, podlejrze niż dwoje. Daniela, rozdział 2, werset 32, 39. Wypełnienie. Pewnej nocy Medowie i Persowie nagle zaatakowali Babilon, maszerując przez prawie suchy Eufrat, płynący pod murami miasta. Pijana warta zostawiła bramę mostową otwartą, w mgnieniu oka została wycięta w pień i bardzo prędko nieprzyjaciele zdobyli miasto Babilon, gdzie król bawił się wesoło i pił, nie przeczuwając, że to jego ostatnie dni.
Medo-Persja panowała 538 do 331 przed Chrystusem. Proroctwo. Brzuch jego i biodra jego z miedzi, a inne królestwo trzecie miedziane, które panować będzie po wszystkiej ziemi. Daniela, rozdział 2, werset 32-39. Wypełnienie. Aleksander Wielki zwyciężył Medo-Persów w bitwie pod Arbelą w roku 331 przed Chrystusem i w następnych 5 latach stał się panem całego wówczas znanego świata. Grecja panowała od 331 do 168 przed Chrystusem. Proroctwo. Golenie jego z żelaza, a królestwo czwarte będzie mocne, bo jak żelazo łamie i kruszy wszystko, i jak żelazo, mówią, kruszy wszystko, tak ono pokruszy wszystko. Daniela, rozdział 2, werset 23-40. Wypełnienie. Czwartym państwem był Rzym. Panował on od 168 roku przed Chrystusem do 476 po Chrystusie. Broń republiki zwyciężała w bitwach. Proroctwo. A nogi jego częścią żelaza, a częścią z gliny. A iżeś widział nogi jego i palce częścią z gliny garncarskiej, a częścią żelaza, królestwo rozdzielone znaczy, w którym będzie nieco mocy żelaznej, tak jakoś widział żelazo zmieszane ze skorupą glinianą. Ale palce nóg częścią żelaza, a częścią z gliny, znaczą królestwo częścią mocne, a częścią do skruszenia snadne. A iżeś widział żelazo zmieszane ze skorupą glinianą, znaczy, że się spokrewnią ze sobą ludzie, a wszakże nie będą się trzymać jeden drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. Daniela, rozdział 2, werset 33, 41 do 43. Wypełnienie. Tak jak palców u nóg jest 10, tak i Rzym Zachodni rozpadł się na 10 części. Alemanowie, dzisiejsi Niemcy, Anglosasi, Anglicy, Burgundowie z Szwajcarii i Francji, Frankowie, Francuzi, Longobardowie, Włosi, Ostrogoci, Suewowie, Portugalczycy, Wizygoci, Hiszpanie, Wandalowie i inni wykończyli potężne państwo rzymskie. Jak żelazo i glina nie dadzą się zmieszać, aby stworzyć jedną nierozerwalną całość, tak w przyszłości po upadku Rzymu nie miało powstać państwo uniwersalne rządzące całym światem. Karol Wielki, Karol V, Ludwik XIV, Napoleon, Wilhelm II, Hitler chcieli zjednoczyć Europę, lecz nie udało się. Ludzie czynili wysiłki, by osiągnąć cel przez spokrewnienie się. Jest faktem, że wszyscy władcy europejscy w roku 1940 byli ze sobą związani pokrewieństwem, lecz to nic nie pomogło, nie uznano nikogo za władcę Europy. I dzisiejsze próby złączenia Europy zawiodą. Dlaczego? Bo proroctwo na 600 lat przed Chrystusem przepowiedziało: nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelazo nie może zmieszać się z gliną. Daniela, rozdział 2, werset 43. Czy nigdy nie będzie wiecznego pokoju na ziemi? Czy nigdy nie dojdzie do zjednoczenia całego świata pod jedną władzą? Pan Jezus, Książę Pokoju, powiedział: Królestwo Boże wewnątrz was jest. Łukasz, rozdział 17, werset 21. Pakty, Ligi Narodów i Unie nie stwarzą pokoju, bo załatwiają sprawy międzynarodowe, lecz nie są w stanie zmienić serca. Przecież serce jest tym miejscem, gdzie pokój musi wziąć początek. Nie udało się człowiekowi stworzyć zjednoczonego świata, bo chciał to uczynić bez Boga i bez zasad boskiej miłości. Jeżeli dojdzie do zjednoczonego świata, to będzie to świat następny i to nie w tym życiu. Za dni tych królów zbudzi Bóg niebieski królestwo, które na wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na inny naród nie spadnie, ale ono połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom,
a samo stać będzie na wieki. Daniela, rozdział 2, werset 44. Czy królestwo Jezusa Chrystusa jest już ustanowione? Proroctwo mówi, patrzyłeś na to, aż odcięty był kamień, który nie bywał w ręku, a uderzył ten obraz w nogi jego żelazne i gliniane i skruszył je i rozniósł to wiatr, tak że na żadnym miejscu ich nie znaleziono. A kamień on stał się górą wielką i napełni wszystką ziemię. Daniela, rozdział 2, werset 35. Prorok mówił, że ten kamień symbolizujący Królestwo Boże uderzy w palce nóg z taką siłą, że od razu zniszczy wszystkie państwa utworzone przez ludzi. Królestwo Chrystusowe nie będzie ustanawiane stopniowo, lecz nagle, niespodziewanie. Królestwa tego świata mają być uderzone przez kamień i tym skruszeją i dojdą do swego końca. Wkrótce przyjdzie nasz Pan Jezus Chrystus, by panować na tym świecie, by założyć swoje królestwo ugruntowane na miłości i samozaparciu, a nie przemocy, niesprawiedliwości i przelewie krwi. W tym królestwie chce mieć obywateli, ciebie i mnie. Lecz nim przyjdzie, by objąć władzę nad światem, chce założyć swe królestwo w twoim i moim sercu. Drogi przyjacielu, czy nie jesteś szczęśliwy, iż wiedzieć możesz, że Bóg stale jeszcze rządzi światem i że któregoś dnia nie za długo już zniszczy wszystko zło i uczyni wszystko nowe? Słowo Boże mówi, i rzekł ten, który siedzi na stolicy, oto wszystko nowe czynię. I rzekł mi, napisz, bo te słowa są wierne i prawdziwe. Apokalipsa, rozdział 21, werset 5. Drogi słuchaczu, czy wiara twoja nie została wzmocniona przez to, że wiesz, iż proroctwa Pisma nigdy nie błądzą, nigdy się nie mylą i nigdy nie kłamią? Czy nie zechciałbyś się zdecydować do przygotowania serca swego, by się stało mieszkaniem Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, abyś mógł być obywatelem wiecznego Królestwa, które wkrótce ustanowione zostanie? Niech Bóg ci do tego pomoże. Amen. Dziękuję.